Rozmowa o dziewiątej. Aurelia Adaszyńska przy mikrofonie, a w studiu gościmy Janusza Rewersa, radnego Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa w ten pochmurny... Poranek, postaramy się coś Państwu opowiedzieć o mieście. Tak, a zaczniemy od zmiany na stanowisku prezesa Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji. Wczoraj dotychczasowy prezes Krzysztof Witkowski zrezygnował z tej funkcji, a na jego miejsce został powołany Dariusz Gusta, który do tej pory był wiceprezydentem nowej Soli. Zaskoczenie? Y no, jednak chyba trochę tak, przynajmniej dla mnie, ale też może dlatego, że nie siedzę jakoś w tych takich zmianach personalnych. Y no, nie ulega wątpliwości, że zmiana kadry w Zielonej Górze dokonuje się dalej, i myślę, że to dobrze, bo potrzebne jest nowe spojrzenie. Pan Gusta z tego, co czytałem, ma dosyć dobre notowania. No i w ogóle to wszystko prawdopodobnie zmierza w tym kierunku, tak jak tak zwana plotka miejska niesie, że może nastąpić taka trochę wymiana kadr między osobami funkcyjnymi wcześniej w Zielonej Górze i osobami funkcyjnymi w Nowej Soli. No, są pewne nazwiska też na giełdzie. A że, kogo ma pan że... na myśli? No nie chciałbym tu nazwisk używać, ale to są znane nazwiska z poprzedniej ekipy rządzącej w Zielonej Górze i też plotka miejska niesie, że on, że któraś z tych Osób, czy też kilka z tych osób może się przenieść do magistratu w Nowej Soli? Ale Także... mówi Pan o ekipie Janusza Kubickiego? Tak, tak, tak. Mówi o poprzedniej ekipie, oczywiście, że tak. Jeżeli chodzi o Pana Dariusza Gustę, to co wiem o jego doświadczeniu, jeżeli chodzi o tematy związane właśnie z wodociągami, z kanalizacją? No to osoba z dużym doświadczeniem, dobre notowania. Z tego, co czytałem, no generalnie było zaskoczenie w nowej że zrezygnował, ale zdaje się, że nie zrezygnował bez powodu, bo dostał ofertę. Więc, no co, no życzymy powodzenia i czas, czas na nowe otwarcie. W związku były różne rzeczy wątpliwe i jakieś tam nieprawidłowości. Nie chciałbym się tu, bo to są techniczne rzeczy, nie chciałbym się na ten temat tu szeroko wypowiadać, ale słyszałem o tym bez wątpienia i myślę, że no takie nowe otwarcie, nowe spojrzenie jest potrzebne i to jest też co? to, na co mieszkańcy głosowali. Tak? Hasłem nowej Rady i nowego prezydenta było czas na zmiany, no więc te zmiany się dzieją. Prezydent Pabierowski chce również dokonać zmian na Zielonogórskiej Starówce, chodzi o wymianę nawierzchni na tej części, która nie została do tej pory zrewitalizowana. Mówimy tutaj o tym terenie od Pomnika Bachusa do Placu Bohaterów. Przygotowano dwie koncepcje i wczoraj po raz pierwszy mieszkańcy mieli prawo się wypowiedzieć, która z nich bardziej się podoba. Z tymi koncepcjami mogą państwo zapoznać się na naszej stronie internetowej, a ja chciałam zapytać pana i co pan myśli właśnie o tych konsultacjach, o tym, żeby dawać jednak mieszkańcom głos? W takich tematach. Zanim odpowiem, to jeszcze chciałem powiedzieć to, co obiecałem, że powiem. W najbliższy weekend zapraszamy do Ochli na Jarmark Świąteczny Idą Święta. Stop. Ale dzisiaj też konferencja prasowa w tym temacie. Tak, Także tak, u nas to tak, wybrzmi. tak. No ale miałem troszkę dylemat, czy być na konferencji, czy tutaj, więc obiecałem, że połączę te dwie funkcje. Więc zapraszamy serdecznie w soboty do godziny 19:50 stoisk, koncerty, degustacje, warsztaty w najbliższy, w najbliższy weekend w Ochli. To teraz wróćmy do. Tak, do, do konsultacji społecznych, czy mieszkańcy ma, to dobrze, że mieszkańcy mają prawo wypowiedzieć się i że ten głos jest brany pod uwagę? Jak najbardziej. Znaczy, o tych koncepcjach w szczegółach dowiedziałem się tak naprawdę z wczorajszej konferencji prasowej. Wcześniej słyszałem, że jest coś takiego szykowane. No tak, no ta część na wyśni Deptaka jest jakby zrewitalizowana od ratusza do pomnika machusa, a to co jest dalej, no to spójrzmy na co zasłony milczenia. Zresztą sam nieraz poruszałem ten temat w pół żartem, w orędziach noworocznych, które zawsze w pierwszym kwartale nowego roku wypuszczam i ostatnio też to było. No widziałem osobiście jak dzieci na hulajnogach albo osoby dorosłe, panie piękne idące w szpilkach się tak, okropnie wywracały, że po prostu żal było patrzeć, więc no, ta nawierzchnia jest koniecznie do wymiany. Mnie osobiście zbliższa ta jednak wersja nawiązująca do trochę do tej tradycji, czyli te białe płyty z czarnymi, bo w tej chwili mamy tak, że ta część od rynku do, do pomniku Bachusa jest zmieniona, a tutaj została ta stara część. No i skoro tak już to zostało, no to może trzymajmy się tej wersji. Myślę, że dobrym pomysłem jest, że będzie połączenie z placem teatralnym, czyli troszkę z dawnego ogródka piwnego, będzie wykrojone, łatwego przejścia, żeby, żeby te dwie przestrzenie połączyć ze sobą. Będą tam jakieś też ogrody deszczowe, są planowane. No i co w tym wszystkim ważne, przy sytuacji budżetowej w mieście mają być na to pozyskane środki z zewnątrz. Także no to jest kolejny element zmian w Zielonej Górze, bardzo oczekiwanych. Myślę, że takie rzeczy gdzieś właśnie budowlane, remontowe, to jest właśnie amfiteatr i to jest właśnie ten deptak, no, który naprawdę no, I strach tu, i po tu, i w przypadku amfiteatru, i w przypadku właśnie starówki mieszkańcy mają głos. I powrócę do mojego pytania, czy to dobrze, że właśnie oddaje się ten głos mieszkańcom. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Sam jestem ciekawy, co mieszkańcy wybiorą. Jakbym miał się zabawić w wróżkę, to jednak zgadywał, że wybiorą bardziej nawiązanie do tradycji. Czyli, czyli, białe czyli, płyty. czyli wielkie białe płyty, przedzielone czarnymi. Myślę, że to jest bardzo charakterystyczne dla naszego deptaka i, i, i to fajnie wygląda. Tak, jak patrzę na te wizualizacje, to jednak. Ta druga koncepcja też jest ok, duże granitowe płyty, tylko że jest jakoś tak monotonnie, nie ma takiego jakiegoś wyrazu, a to fajnie, żeby nasz deptak się gdzieś no, wyróżniał, żeby miał jakiś, jakiś sposób jakiś charakter. Także do jutra. Mieszkańcy mają prawo wypowiedzieć się na temat zniesienia dzielnicy Nowe Miasto. Tutaj prezydent wielokrotnie powtarzał, że chce postawić na współpracę z Radą Sołecką. Ta została już powołana. Pierwsze spotkanie takiej rady już się odbyło. No i wszystko wskazuje na to, że najprawdopodobniej na tej grudniowej sesji, która już w najbliższy wtorek temat dzielnicy Nowe Miasto zostanie zamknięty. Konsultacje są bodajże do dzisiaj, czy do, do jutra? Do jutra, do 12 grudnia. No tak, to tak w ogóle tak trochę, nie wiadomo. Wiadomo, no jak o tym mówić, bo to tak trochę, trochę brzmi niepokojąco. Likwidacja dzielnictwa. Niczego nie likwidujemy. Przeciwnie, my po prostu, no, czy minęło 10 lat od połączenia, no i jest czas teraz na, na jakby, na, na nowe otwarcie. Radnych mamy, którzy również kandydują z tego regionu, tak zwanego nowego miasta. Więc ci radni po pierwsze są w kontakcie z mieszkańcami, muszą być w kontakcie z mieszkańcami. Jest ta Rada Sołtysów, no i bardzo dobrze. Oni się już kilka razy spotkali z prezydentem przekazali jakieś potrzeby. Oczywiście to bardzo zazwyczaj są potrzeby drogi, chodniki, kanalizacja. No i dobrze, że to idzie w tym kierunku. Zresztą ta Rada, która zakończyła swoją działalność, tak naprawdę, bo wygasła jej kadencja, kosztowała budżet miasta ponad pół miliona złotych rocznie. A szczerze mówiąc, będąc, będąc radnym poprzedniej kadencji, nie za bardzo widziałem, że tak powiem, jakąś funkcjonalność tej Rady. Czyli ta współpraca między właśnie Sołtysami a prezydentem to według pana najlepsze rozwiązanie? No myślę, że Sołtys, który jest wybrany przez lokalną społeczność, to ma chyba nawet większe umocowanie niż radny z danej dzielnicy. Bo, bo, bo to jakby no, Sołtysa, żeby wybrać, to muszą ludzie znać. Ta osoba musi tam mieszkać ile lat, ileś lat tak, w tym rejonie. Więc moim zdaniem to się fajnie, naturalnie układa i powinno to iść w tym kierunku. Oprócz tego są jeszcze radni, także mamy i Sołtysów i radnych, tak jak mówię, którzy też no, kandydują z tej, z tej części nowego miasta. No i w tym roku mamy pierwszy raz taką pozycję w budżecie 30 milionów na drogi lokalne. To zaraz do tego przejdziemy. Bo... To, to już przechodzimy od razu. Tak, Pani bo tenekor? właśnie we Dobra. wtorek to no. chyba to będzie najważniejszy punkt obrad projekt budżetu na 2025 rok i tam właśnie w inwestycjach te 30 milionów na drogi tak. w sołectwach no. między innymi. Czas najwyższy, potrzeby są ogromne, więc lista tych dróg do remontu są, jest, 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 jest bardzo długa. No, zaniedbania były bardzo poważne przez te wszystkie lata. No więc teraz próbujemy jakoś rok po roku, będziemy próbowali, próbowali je nadrabiać. No, miasto się rozrasta i dobrze przybywa nam mieszkańców. No i też trzeba o to dbać, żeby tych mieszkańców przybywało jeszcze bardziej poprzez różne działania wspierające, a to nie tylko mówimy teraz o drogach, ale też chociażby o żłobkach, czy też no, tu potrzebne też myślę są jakieś nowe kampanie promocyjne dla miasta. A skoro o żłobkach mowa, to też taki temat, który jest dosyć gorący, bo niepubliczne żłobki chcą dalej dostawać dotacje od miasta, a tutaj jeżeli chodzi o miasto, to nie ma odpowiedzi i jak na razie nie wiemy co będzie w tym 2025 roku no, z tego, co zasięgnąłem informacji, ja staram się nie być radnym malowanym, czyli zazwyczaj rozmawiam z każdą stroną, zwłaszcza jak jest jakiś taki element sporny. tu jest bez wątpienia element sporu. Mamy nową sytuację, bo pojawiło się to babciowe 1500, i tak naprawdę i w żłobkach prywatnych, i w żłobkach publicznych pojawiło się takie zjawisko, że tych dzieci w żłobkach zaczęło ubywać. Czyli ludzie jakby wybierają tą taką, można się domyślać, opiekę domową. No i to jest taki no, etap przejściowy. Sam miałem dzieci i w, i w prywatnym i w publicznym żłobku, więc jakby znam plusy i minusy. Na pewno plusem prywatnych żłobków jest to, że mają krótką przerwę, tylko dwa tygodnie w Już ciągu roku grupy i tak. więcej opiekunów. Więc no Szkoda, że do takiego zamieszania doszło i też z tego co wiem no, te żłobki prywatne nie dostały formalnie żadnej odpowiedzi. Myślę, że tak, fajnie bo że... moment nie ma tak, tej formalnej fajnie odpowiedzi. Fajnie było, jakby dostały no, jakąś odpowiedź na piśmie z takiej deklaracji, którą usłyszałem tutaj od prezydenta Kamińskiego, że w marcu y, mają, mają wrócić do rozmów. No, y, też istotne w tym wszystkim jest to, że tak jak zasięgnąłem informacji, no to Podobno te prywatne żłobki mają przedstawić jakieś już aneksy zwiększające opłaty dla rodziców tych dzieci, które, które będą w ich żłobkach. No i z drugiej strony prywatne żłobki też mają taką sytuację, że one jeśli dziecko nie chodzi, no to tą notację zwracają. Tak, tak słyszałem z, z ich deklaracji. W publicznych jest to, jest to prostsze, bo się po prostu utrzymuje publiczny, publiczny żłobek. No Mam takie poczucie, że nie do końca to zostało elegancko załatwione i fajnie było, żeby na przyszłość te rozmowy wyglądały w trochę lepszej atmosferze, żeby panie nie musiały przyjść jakby zniecierpliwiony po iluś nieskutecznych rozmowach w mieście na Radę Miasta. My do tego tematu na pewno będziemy jeszcze wracać. Ja dzisiaj już panu bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnijmy, Janusz Rewers, radny Koalicji Obywatelskiej był naszym gościem. Dzień, wszystkiego dobrego, miłego dnia. Słońca podobno w piątek będzie. I widzimy się w Ochli w weekend, prawda? Do zobaczenia. Rozmowa o dziewiątej.